No hej, dziś gramy w lepszą podróbę The Long Drive na Robloxie, czyli Untitled Trip Game Alpha. I jest to gra generalnie bardzo podobna do Dusty Trip, gierka, która wcześniej starała się być taką podróbą The Long Drive. Teraz jest taki zwykły drive survival, gdzie wszystko w sumie opiera się na mikropłatnościach. Jest to gra w sumie tego samego twórcy, co wcześniej jeszcze Dusty Trip, dlatego będziecie mogli tu znaleźć masę podobieństw. Play, single player, multiplayer jest oczywiście też. Okej, pierwsze co widać, mamy telewizorek, samo jak The Long Drive. O, w ogóle jak śmiesznie jest zrobiony ten efekt tutaj szyby. Dobra, wyjdziemy sobie, co my tutaj mamy? No pustynie, no mamy tutaj oponki z tyłu, okej, jest wejście na górę. No to jest typowy początkowy domek z The Long. O, jak praktycznie start wygląda w ten sam sposób jak wtedy w Dusty Trip, w pierwszym odcinku. Mamy tutaj, jak widzicie, dokładnie to samo co w Dusty Trip, staminę i hunger. Akurat nie te rzeczy to nie są jakoś szczególnie związane z The Long Drive. Ogórek, tu można zjeść. Oj, go chyba można zjeść. O, mamy też Probably Freezer, Rotten Apple. No, świetna zawieszka. Mamy też tutaj fotel jakiś. Okej, okay. Można też obracać w ten sposób przedmioty. No jest to sposób bardzo zbliżony do tego z The Long Drive, tylko tutaj to się robi pod prawym przyciskiem myszy. Drzwi też w ten sam sposób się otwiera. Trzeba przytrzymać tutaj lewy przycisk myszy i przesunąć myszkę. Okej, okay, włożymy sobie fotel pasażera, którego i tak nie będzie. O, co tu jest napisane? To jest Yuga. Co my mamy tu w garażu? O, widzę, są pstryczki do zapalania świateł. Światło działa. Ten drugi zapala tu gdzieś nad warsztatem światło. O, jest, jest. Teraz tak, czy na przykład można tabem sobie wziąć ten przedmiot? Nie. Okej, okay, widzę, że to tak śmiesznie. What the f... Tu mam wbity gdzieś. O, dobra, odczepił się. Wbił mi się chyba topór. Mamy latarkę, która nie wiem jak działa za bardzo. Czy ona w ogóle działa? Dobra, zejdźmy sobie do piwnicy. O, latarka działa, tylko ona chyba działa tylko w ciemnych miejscach czy coś. Nawet podoba mi się jej efekt. W piwnicy w sumie interesującego nic nie ma. O, dobra, trzeba puścić i kliknąć, no, rozumiem. To jest oczywiście alfa, pewnie jest tutaj masa błędów, ale w końcu no to ma być już to lepsze The Long Drive w Robloxie. Pozwólcie, że sobie tutaj ten samochodzik na spokojnie do końca złożę i widzimy się za chwilę. Zobaczcie, jak wygląda tutaj tankowanie benzyny. Jak przytrzymam i nalewam, to się... Ojoj, coś się pobagowało ostro. Chciałem powiedzieć, że jak trzymam, to się tak kanister przykłada do baku, co jest bardzo fajną sprawą. Tego kanistra nie uwolnię już raczej. Też jest tutaj taka rzecz, zobaczcie, jak akumulator. Takiej rzeczy na przykład w The Long Drive już nie ma. O, proszę bardzo, jestem ciekaw, czy będziemy musieli dbać o jego naładowanie. Możliwe, że nie, bo w sumie żadnych informacji dotyczących jego stanu nie widzę. Okej, mamy tu w ogóle DVD, tak? Mamy tutaj radio i nagrywanie. Grywarkę, to jest w ogóle do samochodu? O, w ogóle radio, ten, kierownica jest z My Summer Car. Dobra, czy ja mogę trzymać rzeczy? O, okej, okay, już jest radio, faktycznie jest zamontowane. Zobaczymy, czy można coś odparzać. Bo trochę długo w ogóle tutaj trwają te reakcje. Jak ja kliknę, to muszę parę sekund dobre poczekać, żeby coś się stało. Trochę tu ciemno. Okej, okay, mamy taką lampkę. Pójdziemy sobie jeszcze zobaczyć, co jest na górze. Tu trzeba w ten sposób wejść. Też tu jest ogórek elegancki. Mamy też jakąś miskę. I w sumie nic tutaj już za bardzo nie widzę. Chyba już wszystko, co mnie interesuje, mam. W ogóle jest tutaj głośniczek od subwoofera na przykład, co się do tego radia przyda. Samochodzik mamy, mam wrażenie, już kompletny. No do innych, wszystkie inne płyny z tego, co widzę, są zalane. Można też tutaj chyba umyć. O tak, można umyć. O, już się umył, dobra. Mamy tutaj, jak idzie, też płytkę. Wejdziemy sobie, to gdzieś postawię tu na drugie siedzenie. Bardzo, pod R mamy zapłon. O, patrzcie, nawet wszystkie kontrolki tu się podświetlały na chwilę. Dźwięk odpalania również jest. Teraz zobaczcie, gdzie w ogóle musimy jechać. Nie wiem, pod Q mamy przybliżenie. Pod M możemy też sobie zmienić. Wow! Jak widzicie, też jest taka tekstura. What? Aha, czyli chyba w tę stronę nie możemy jechać. Tak, to jest niewidzialna ściana. Ty, jak to się rozwalił cały samochód. Ile ja jechałem? Z 30 na godzinę. Jest tutaj, widzicie, dokładnie ta sama tekstura drogi, co z oryginalnego The Long Drive. Źle, dobrze, w sumie nie wiem. Wy to możecie ocenić. Wiem, że wielu osobom nie spodoba się to pewnie, że ktoś próbuje tworzyć gry płatne, na przykład w postaci takich darmówek na Robloxie. Choć na przykład w The Long Drive nie można wymontować siedzenia, bo tutaj możemy. No trochę to widzę trwa. Nie wiem, wymontowanie czy coś. Nie wiem, czy to jest specjalnie taki cooldown. Nie, po prostu nie zamontowałem. O, teraz zamontowałem. Czy mi wypadło radio? Tak, wypadło mi radio. W ogóle z tego, co ja zauważyłem, to wypadło praktycznie wszystko, co mogło z tego samochodu. Więc to jest, mi się wydaje. Ale wtedy w Dusty Trip też było coś takiego. No, cóż, no, jedziemy, jak widzicie. Dźwięki, jak słyszycie, są z My Summer Car. Także, no Boże, trochę kolejna wada. Plusem na pewno jest to, że mamy tutaj, o,
to światło interioru, wow. Trochę to głupie, że odpala się też światło tutaj w środku. A jest to w ogóle ono fizycznie? Jest jakoś źródło? A jest, okej. Okay. Najgorsze jest to, że tam widziałem tą wieżę, nie? I tam do niej się nie da podjechać. Trochę jest to bez sensu moim zdaniem. Uj, ty. Ale naprawdę świetny, mam wrażenie, jest tutaj stawiony model jazdy. Zobaczcie, jak tu wygląda zjazd. W sensie jest oczywiście to, te ruchy głową, które dużo dodają bardzo do realizmu, ale też patrzcie. Jest taki dźwięk amortyzacji, jak się zjeżdża. I to zobaczcie, jak teraz depłem w hamulec, jest bardzo dobra symulacja braku ABS-ów. Także fizyka jazdy jest tu naprawdę mega na wysokim poziomie. Jechaliśmy jakieś tam pakę 20, więc naprawdę mi się już to podoba. Okej, widzę zombiaczka pierwszego, nie wziąłem tego topora, więc mogą być lekkie problemy. Mamy wodę. Wodę sobie weźmiemy, mi się wydaje, do bagażu. Tu mamy, widzę, otwarte. Wow, jakie animacje mają, ty. Całkiem fajnie. Też w ogóle zjeść coś by się przydało. Na szczęście mam jedzenie w tym. Jak się tego używa, tego dynamitu? Widzę, że życie nam się tu odradza. Trzeba mieć zapalniczkę, coś możliwe. O, mamy kubełkowy, czy to jest chyba taki półkubełkowy fotel. Tak, dźwięki są z Minecrafta, posłuchajcie sobie. Tak, są takie skrócone bardzo, ale są. Teraz czy to radio można jakoś obsługiwać? Ou, jak to dobrze jest zrobione. Trzeba umieścić płytkę. Ou, można też szyby otwierać, zobaczcie. Zamknę. Widzę, że tutaj naprawdę mega dużo detali jest. Widzicie, szyba się otwiera. Korbotronik jest tutaj normalny. Nie ma szyber dachu, nie ma. Zapalmy sobie światełko. U, światełko tu sporo daje. I gra ten subwoofer, nawet się patrzcie. Nawet się rusza. Ej, ale to jest naprawdę masa detali. Możemy śmigać z muzyczką normalnie. Czekajcie, zawrócić musimy. Mamy tutaj też, widzicie, trawki na mapie, takie pola bardziej. Niestety trawka się raczej nie niszczy, gdy na nią wjeżdżamy. Chyba spać również w tej grze za bardzo nie można. Trochę jest mgła, jest ciemno. Ale mamy światła, coś tam zawsze daje. Mamy jedno światło, chociaż wygląda, jakby świeciły dwa. Wycieraczki działają. Niby można je... O, można wycieraczki włączyć. Pytanie... Ty, to pytanie teraz brzmi, czy jest tutaj, czy są to jakieś warunki pogodowe typu burza na przykład, czy może nawet śnieg, grad? Przydałaby się jakaś benzyna, nie, że coś. Z tego co widzę, to w ogóle teraz wskaźnik paliwa pokazuje już ten stan paliwa faktyczny dobrze. Bo w Dusty Trip to wyglądało w ten sposób, że jak mieliście 10 litrów baku, to ten bak, to wskazówka była już jakby Wow. Ja jadę dalej. Ty, odrodziłem się! Ty, zginąłem od uderzenia w kamień. No, nieźle. Musimy w takim razie się przedostać do tyłu. Samochód, jak jedziemy po piasku, dym wytwarza. W ogóle samochód jadący po piasku powinien się zakopać, to ale dobra. Zawsze jest coś. To jest Roblox, nie? Mimo, że jest tutaj wiele błędów aktualnie, jakieś niedopatrzeń, to to jest naprawdę masa detali, nie? Dobra, wróciliśmy na miejsce, w którym się rozbiliśmy. Jedziemy! Proszę bardzo, elegancko. Są też, widzę, animacje. Nasza postać również sięga do skrzyni biegów, w sensie do gałki skrzyni biegów, żeby zmienić bieg. Fajnie by było teraz dojechać do jakiegoś budynku. Ta gra ma naprawdę mega dużo detali. Ile my już tam... Ojejku, dobra, dobrze, że taki kamień mnie na przykład nie rozwalił. Zobaczcie, zrobiliśmy 25 km według tego liczniczka. Tak w sumie praktycznie cały czas gdzieś się rozwalając. Mi się wydaje, że tutaj... O nie! Siadam Yuga, niebity. Wiecie, reflektor muszę wmontować. O, możemy sobie teraz elegancko szybkę uchylić, tak jak w The Long Drive naprawdę. Na razie to ja mam w ogóle problem ze znalezieniem jakiegokolwiek budynku, ale idzie mi i tak chyba lepiej niż w Dusty Trip, bo tam za pierwszym razem przejechałem jakieś 2500 metrów, a tu już mamy 30 km przejechane. Tu widzę, trzeba... Okej, okay, mamy tutaj już zombiaczków z tego co widzę. Ja sobie zawrócę może tak elegancko. Czy można zombiaczków przejechać? W Dusty Trip się da. Uf, o nie, nie da się. Nie wiem, ja się postaram bardziej napędzić może. Kurde, boję się, że waha mi się skończy, bo zobaczcie, nie ma jej tu za dużo. Teraz trzeba uważać, żeby też się nie wdupić w ten budyneczek, bo kabli to my za dobrych też nie mamy. No nie, niestety. Chyba, chociaż... Ty, umarł, o Jezu. Tak umarł, że aż... Nie umarł, po prostu waha się skończyła. Nie, ale jest już rezerwa. Dobra, bo jedziemy bez chłodnicy. Trzeba szybko się zebrać. Ale potężne są te zombiaczki, nie że coś. Dobra, mam 1,5 litra gazu. Bierzemy to, kładamy furę, póki oni dali nam chwilę luzu, że tak powiem. Dziutko sobie tej benzyny dolaliśmy. Jest to taka sama wieża w sumie, jaką mogliśmy dostrzec, grając w Dusty Trip, tylko... Dobra, bokiem polecimy. Są zombiaki, już jak słychać, nawet nam tu piłeczkę wyrzucili. Tu można wchodzić na górę? Można, o. Tu mamy 6 litrów oleju na przykład, możemy sobie to dolać. Mamy full, proszę bardzo.
Już się wywaliłem. Czemu się tu nie da nawalać w żaden sposób? Podobałby się tu jakiś fajny styl. O, mamy kanister z gazem, to sobie go zrzucimy. Tutaj drugi kanister z dieslem, no dobra. O, czyli są tutaj również pewnie silniki diesla, które możemy sobie gdzieś tam zeswapować. Olej, to oleju nie potrzebujemy na razie. Mamy chłodnicę, o też jest, o, i też tutaj jest olej, no dobra. Przecież ten samochód tak dużo nie pali, więc chyba nie jest najgorzej, chociaż umarliśmy już parę razy. Nic tu za bardzo nie ma. Zjadłem koło, wow, zjadłem koło. W ogóle jeszcze zobaczcie, mamy tutaj część zawieszenia, tarczę hamulcową, wow. Dobra, myślę, że jesteśmy mniej więcej gotowi na kontynuację naszej podróży. Ten kanister w ogóle całą podróż nam tutaj towarzyszy. To jest część, która najdłużej wytrzymała w tym samochodzie, nie odleciała nigdzie. Próbujmy wyciągnąć jakiś wałmak z tego samochodu. Mam nadzieję, że tylko się nie rozwala właśnie o taki kamień na środku drogi. Bo to jest, może być leciutko problematyczne, szczególnie, że to tak miota tym. Ta kierownica dosłownie wyrywa mi nie obserwowałem kontrolki temperatury. I się troszeczkę przegrzał nasz silnik. Czy jest tu jakiś budyneczek na horyzoncie? No nie widzę. Niestety zginęliśmy parę razy, musiałbym wiele razy pewnie tą podróż zaczynać od nowa, gdyby nie to, że jest tutaj po prostu instant ponowne załadowanie. Znowu się teraz robi noc, więc w sumie mi się gierka osobiście bardzo podoba i czekam tylko na jakieś aktualizacje. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał przyszły rozwój tej gry, bo ta gierka już raczej nie zostanie sprzedana i nie będzie tutaj w ogóle żadnych aspektów pay to win. Aktualnie jest tutaj kompletne zero jakichkolwiek mikropłatności, przynajmniej ja żadnych nie zauważyłem. Fajnie jakby jeszcze doszły jakieś inne potrzeby, tylko typu picie, jakby tą staminę trochę poprawili, może więcej pojazdów czy coś, bo na razie nic nowego w sumie nie widziałem. Przejechaliśmy, proszę państwa, już wam mówię, zapalimy sobie tu światełko. 50 km, co jest chyba niezłym wynikiem, jak na taki pierwszy zapoznawczy odcinek. Także jeśli podobają wam się moje treści, możecie zostawić koniecznie łapkę w górę, suba na kanale, zapraszam do innych filmów. Jeśli chcielibyście mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy i zapraszam na nasz kanałowy Discord, gdzie możecie złapać ze mną na przykład jakiś kontakt lub po prostu popisać ogólnie z ludźmi. Link do gierki podsyłam wam w opisie, do Discorda gierki również podsyłam wam w opisie. Tyle. Cześć.